Chcieli udowodnić, że uczniowie czytają książki i to nie tylko na pokaz. Od wczesnych godzin porannych pojawili się z ulubionymi książkami na przystanku autobusowym przy ulicy Wrzosowej, wprawiając wielu Kielczan w zdumienie. To element ogólnopolskiej akcji mającej zadanie propagowanie idei czytelnictwa. Włączamy się dziś w ogólnopolską akcję masowego czytania. Bijemy rekord w ogóle w szkole czytania w jednym miejscu o tej samej porze. Jest to akcja, która ma na celu propagowanie czytelnictwa i pokazanie, że to nieprawda, że nie czytamy. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”. Uczniowie kieleckiej ósemki wzięli w niej udział, udowadniając, że w erze audiobooków pachnąca farbą drukarską książka to nie przeżytek. Są to książki dowolnie wyciągnięte z bibliotecznej szafy, ale książki, które cieszą się bardzo dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Są to książki właściwie świeżo nabyte przez bibliotekę szkolną przed paru miesięcy z nowego księgozbioru. I dzieci często czekają w kolejce, aby daną książkę poczytać. Specjalnie dzisiaj wyszliśmy tutaj przed szkołę, żeby nie tylko zaobserwować reakcję ludzi, ale również po to, aby zachęcić przechodniów, ludzi czekających na autobus do korzystania z bibliotek, niekoniecznie z naszej szkolnej biblioteki, ale z bibliotek w całym mieście. I udało się. Kilkoro osób, szczególnie starszych, zainteresowało się akcją, pytając o tytuły dla siebie, dzieci bądź wnucząt. Jest więc nadzieja, że sięgną po ulubioną lekturę, dając kłam danym statystycznym, że tylko 37% Polaków czyta książki.